Siemano, 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 Zakolników TV, otwieram bardzo serdecznie drzwi do kolejnego materiału na Totalnych Dramaturgach, a dzisiaj kolejny materiał z cyklu Versus. Dzisiaj będą kolejne dwie osoby, tym razem będzie to Scarlett vs Heather, czyli królowa dramy versus no psychol, albo psycholka, jak to woli. I najpierw się przyjrzymy Scarlett. Ogólnie Scarlett jest to postać z Wyspy Paki, która była bardzo cichą postacią, mało się odzywała, w sensie mało. Bardzo mądrze się odzywa, przez co większość uczestników jej nie rozumiała, co ona mówi, musiała upraszczać swoje wywody naukowe. Też miała, można powiedzieć, bardzo złe relacje z Maxem, który no, robił z niej sługusa, ale potem się zemściła, pokazała swoją, można powiedzieć, tą prawdziwą naturę i chciała praktycznie każdego uczestnika z Wyspy Pakitem wyeliminować pod postacią, no, praktycznie mogę to dać wprost, zabójstwa. Razem z prowadzącym na czele i była to postać, która no masakra. Mogę ocenić, że jedna z najbardziej szurniętych postaci w całym uniwersum totalnej porażki, jeśli chodzi o wszystkie obsady. Więc można powiedzieć, że tutaj Scarlett jest po prostu szurnięta. Wiadomo jak to się skończyło, odpadła z programu bardzo szybko, bo w 10 odcinku, no w sumie może nie za szybko, ale wiecie, patrząc na to, ile Wyspa Pakitem trwa, czyli 13 odcinków, to i tak doszła dosyć daleko, powiedzmy sobie szczerze. Z drugiej strony mamy Heather, postać, która jest jedną z najbardziej lubianych postaci, jeśli chodzi o antagonistów, najbardziej rozpoznawalnych. Była w pierwszym sezonie główna antagonistką, manipulowała między nimi oczywiście Lindsay i Beth. Robiła różne gierki, na przykład wokół Trenta czy Gwen. I tak dalej, i tak dalej. Na przykład chciała rozwalić związek Trenta i Gwen, co się oczywiście nie udało. Całe kurde szczęście, bo można powiedzieć, że Heather mocno mnie z tym można powiedzieć, że zdenerwowała. Potem był wątek, że Heather no próbowała na siłę szukać nawet sojuszników już tam pod koniec Wyspy Totalnej Porażki, szczególnie w odcinku specjalnym Wyspy Totalnej Porażki, gdzie miała mini sojusz z Haroldem, który i tak nic dobrego nie wskurał, bo wiadomo, Heather pokazała swoją prawdziwą naturę, pokazała, że jest sobą. Potem Heather była taką, powiedzmy, postacią bardziej poboczną na planie Totalnej Porażki, bo nie była ani zła, ani dobra. Doszła dosyć tam, można powiedzieć, że daleko, bo tam chyba w 12 bądź 13 odcinku, czy tam 11, już nie pamiętam dokładnie. Ale miała nawet relację tam potem, nawet relację z Leszaną miała w pewnym momencie, aczkolwiek no średnio się dogadywała z kimkolwiek, to tam jeden tam dialog, może powiedzieć, z Leszaną miała taki miły na planie Totalnej Porażki, reszta to miała niej po prostu serdecznie dosyć, jeśli chodzi o wydarzenia z Wyspy Totalnej Porażki, to na planie była no niezbyt miło traktowana, w sumie częściowo słusznie, no bo sobie jednak zasłużyła, z drugiej strony ona mogła to lepiej rozegrać, żeby być bardziej lubianą, bo w ogóle miała możliwość, żeby się kazać, żeby być lepszą osobą na planie. No i nie wykorzystała tego zbytnio w mojej opinii. I potem mamy totalną porażkę w trasie, nawrócenie się, powiedzmy takie, że takie nawrócenie. No nadal była zła do szpiku kości, ale nie tak jak wcześniej. Umiała wszystko rozegrać, umiała jakoś sobie poradzić w wyzwaniach, no i ta wielka rywalizacja, a potem wiadomo, taki relacja love-hate z Alejandro. I to była akurat całkiem ciekawa relacja, mogę powiedzieć, i potem bardzo zniszczenie, bardzo takie ugrzecznienie postaci Heather na planie totalnym, znaczy nie na planie, tylko na Plejadzie Gwiazd, gdzie Heather była taka, można powiedzieć, meh. W sensie nie była zła, nie była złą postacią, fajnie się ją oglądało, ale już nie była to ta sama Heather, co w sezonach od 1-3, moim zdaniem. Była taka zbyt grzeczna, w mojej opinii, bo ani jakoś nie manipulowała, tylko tam się sprzeczała raczej z Alejandra, a potem, wiecie, jedna wielka miłość w finale Plejady Gwiazd. I tak mniej więcej to wyglądało z Heather, ale patrząc na to, jakby te dwie postacie miały rywalizować, czyli Scarlett i Heather, szczerze? Nie wyobrażam sobie tego za zbytnio, bo powiedzmy sobie szczerze, Heather jest taką postacią, która lubi manipulować, lubi układać różnego rodzaju strategie, lubi wykorzystywać innych ludzi do własnego sukcesu. Żeby dojść do własnego sukcesu, lubi wykorzystywać innych. Scarlett z kolei jest takim, powiedzmy w skrócie, cichym zabójcą. Nie wiadomo kiedy uderzy i można powiedzieć, że ta walka pomiędzy nimi, ta rywalizacja pomiędzy nimi byłaby strasznie chaotyczna. Już tłumaczę dlaczego.
co mi chodzi, jest chaotyczna. W sensie, że byłaby strasznie nieprzewidywalna i nie wiadomo, jakie byłyby skutki danego wydarzenia, które by miały miejsce w danym odcinku. Jeśli byłby taki sezon, gdzie one mogłyby się razem spotkać w jednym sezonie i razem rywalizować, mogłaby być zacięta walka. A z drugiej strony Heather mogłaby z łatwością wykopać Scarlett, bo Scarlett no niby jest zła do szpiku kości, ale można powiedzieć, nie ma jakiegoś punktu strategicznego, który mogłaby jakoś oprzeć, żeby poradzić sobie jakoś w konkretnym zadaniu. Mimo że jest mądra i tak dalej, ale totalna porażka nie polega tylko na mądrości, też polega na tym, żeby mieć jakąkolwiek siłę fizyczną. I tutaj myślę, że Heather by sobie bardziej poradziła, bo mądrym myśleniem wszystkiego w totalnej porażce niestety nie załatwisz. To jest reality show, gdzie też trzeba postawić na strategię, to raz. Niektóre są wiadome zadania takie typowo fizyczne, więc tutaj raczej Heather pod względem manipulowania i kombinowania, czy nawet jakiś wysok typowo fizycznych, mi się wydaje, że sobie lepiej by sobie radziła niż Scarlett, bo Scarlett no radziła sobie nawet w takich typowych zadaniach całkiem świetnie, ale można powiedzieć raczej kombinowała sobie pod górkę i mimo że jest myślenie u niej wiadomo jest niby lepiej niż u innych uczestników, bo wiadomo jest ona takim typowym mózgowcem, ona się strasznie lubi uczyć i tak dalej, więc tutaj no, niekoniecznie by się ta mądrość do wszystkiego by się przydała, w mojej kurde opinii. Przynajmniej jest taka moja opinia, więc tutaj moim zdaniem Heather by wygrała ze Scarlett, jakby doszło do jakiejś rywalizacji, jakiegoś do konkretnego wyzwania, nawet jak one by dotarły razem do finału, to myślę, że taka Heather by szybko pokonała Scarlett, aczkolwiek myślę, że walka byłaby też na równi, bo jakby Scarlett odpaliła tą swoją, powiedzmy, prawdziwą osobowość, to byłoby zacięta walka i byłoby dosyć krwawo. Więc tutaj tego nie wyklucza, że byłby taki, można powiedzieć, czynnik chaosu, który by spowodował, że Scarlett też mogłaby wygrać, aczkolwiek bardziej obstawiam opcję, że Heather ze względu na to, że umie manipulować i umie ładnie sobie rozpisywać daną strategię na dany temat, mogłaby sobie lepiej poradzić. W mojej takiej, można powiedzieć, opinii. Nie wiem, co wy na ten temat uważacie, moi kochani. Możecie napisać mi w komentarzach. Jestem ciekawy waszej opinii, jak to tam u was by to wyglądało. Fabularnie, jakbyście to sobie rozpisali, bo mi się wydaje, że Scarlett miałaby wielkie szanse z Heather, ale Heather przez swoją, można powiedzieć, przebiegłość i przez to, że umie nieźle manipulować, myślę, że też by mogła oszukać Scarlett i dzięki temu też nawet wygrać się finał. Więc tutaj zależy, jakby to się potoczyło, jakie zadanie by, wiecie, nasze konkurentki by dostały. Jeśli chodzi o wielki finał, bo tego akurat, no, niestety nie wiemy, jakby to mogło przebiegać. Możemy sobie tutaj gdybać, możemy sobie pisać różne teorie na ten temat, więc no. Jestem ciekawy waszej opinii w komentarzach, ja się z wami żegnam i życzę wam miłego dnia. Do zobaczenia i cześć, na razie.